jesteśmy na parkingu pod Galerią Katowicką na poziomie minus 3. Dokładnie tak, na tym poziomie mamy 600 miejsc parkingowych. Cały ten poziom oznaczony jest kolorem niebieskim. Poziom wyżej, minus 2, na którym też znajdują się miejsca parkingowe, oznaczone jest kolorem żółtym. Aha, i to są dwa podziemne poziomy parkingu. Dokładnie tak, to jest jeden z największych tego typu obiektów zlokalizowanych w centrum miasta w naszym kraju. Jak będzie się odbywać parkowanie pod galerią? To znaczy tak wjeżdżając... Mamy dwa główne wjazdy. Jeden jest od ulicy Słowackiego i tam można zarówno wjechać, jak i wyjechać. I drugi wjazd znajduje się od strony ulicy Dworcowej. Zarówno jadąc od strony ulicy Mikołowskiej, jak i Kościuszki można na parking wjechać i z tego parkingu wyjechać. Oczywiście między poziomami także można się komunikować. Są dwa wjazdy i wyjazdy między poziomem minus 2 i minus 3. Musimy zabrać bilet przy wjeździe już na sam parking. Nie przy wyjeździe z tunelu, tylko na dole są szlabany. Bierzemy bilet, w tym momencie nic nie płacimy. Tak, tak, dokładnie tak. Idziemy na zakupy albo do Galerii Katowickiej, albo tutaj do sklepów w koło. Do tego oczywiście możemy też odwiedzić Urząd Miasta na przykład. No i później wracając prosimy o to, żeby wejść do galerii i jedną z klatek schodowych albo schodami ruchomymi, windą bądź pochylnią należy zjechać na właściwy poziom. Tam znajdują się parkomaty. Płacimy właśnie, bo parkomaty są nie na parkingu, tylko jakby przy klatkach schodowych, przy galerii. I tam i ten bilet jest nam potrzebny później, aby go przyłożyć do czytnika. Dokładnie tak. Koszty do niedzieli za darmo? Do niedzieli za darmo, dokładnie tak. Natomiast od poniedziałku płacimy 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę, ale tu jest jeden wyjątek, oprócz pierwszych 20 minut, które są bezpłatne. To jeżeli chodzi o sam parking, to nad każdym miejscem parkingowym jest system sygnalizacji świetlnej. Jeżeli miejsce jest wolne, to pali się zielona lampka, a jeżeli jest zajęty, to pali się czerwona. Na razie ten system zainstalowany jest tylko na poziomie minus 2,